Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zrobić formikarium gipsowe dla mojej nowo zakupionej kolonii Camponotus nicobarensis, czyli takich egzotycznych mrówek z Azji. Oczywiście teraz jest tam sama królowa, ale gdy tylko będą robotnice, to właśnie planuję je zasiedlić do tego formikarium. Do budowy potrzebujemy takiego pudełka z właśnie takim szczelnym zamknięciem. Ja sobie już tutaj zrobiłem, jak widzicie, tunele z plasteliny. W tym miejscu będzie nawadnianie. Ja sobie po wewnętrznej stronie zrobię dziurę. Będę nawadniać w ten sposób w formikarium. Potrzebujemy jeszcze oleju lub czegoś podobnego, by naoliwić to pudełko, aby potem gips prościej schodził. Wiaderko. Oraz oczywiście sam gips. To jest 1 kg na 700 ml wody. Zacznijmy od tego, że wsypiemy sobie gips do wiaderka. I zalewam to wodą. Teraz trzeba odczekać około od 3 do 5 minut. Dobrze, teraz będzie trzeba to wymieszać. Może zrobię to za planem, ponieważ ciężko się to robi jedną ręką, a nie chcę obrudzić obiektywu. Tak to się prezentuje po wymieszaniu. Teraz będę musiał wlać trochę oleju do środka pudełka oraz rozprowadzić go po ściankach. Ok, pudełko naoliwione. Teraz będę musiał wlać do niego gips. Dobrze, witajcie z powrotem. Pudełko jest już zalane gipsem. Przy okazji zrobiłem sobie mój taki pomysł, jak będzie wyglądała arena. Tutaj jest wejście do całego gniazda. Camponotus lubią się spinać, dlatego zrobiłem sobie tutaj takie górki. Tam na dole będzie taka jakby mini arena, gdzie dam sobie piasek i takie elementy dekoracyjne. W tym miejscu jest nawadnianie całego gniazda. A tutaj są przegrody, w których mam nadzieję mrówki będą chciały się zasiedlić. W tym miejscu spokojnie nic się tutaj nie zalało. Po prostu szara plastelina zlewa się z tłem szarego gipsu. Tak się to, moi drodzy, prezentuje. Teraz wystarczy to zostawić na jeden dzień do wyschnięcia. Dobrze, jestem już po 24 godzinach. Gips jest jeszcze trochę mokry, ale na tyle twardy, że mogę już go na spokojnie wyciągać z pudełka. A więc obrócę sobie to pudełko i trzeba po prostu uderzać w nie, dopóki gips nie wyleci. No to widzimy się za chwilę. Ok, moi drodzy, po wielu uderzeniach w końcu się udało. Tak się prezentuje po wyjęciu. Teraz będę musiał wyciągnąć tą plastelinę z niego, wyszlifować, pomalować, wystroić arenę. No i będzie gotowe. A oto i efekt końcowy. Uważam, że naprawdę ślicznie to wyszło. Starałem się dobierać takie barwy, które będą kojarzyły mi się z egzotyką, z ciepłymi państwami. Ten kaktus tutaj w rogu nie jest przypadkowo, ponieważ nie tylko żeby ładnie wyglądał, ale również żeby zbierał wilgoć, która będzie się gromadziła
po tamtej stronie, żeby ona nie uchodziła tak bardzo na arenę. Również w zamknięciu pudełka postanowiłem zrobić sobie dziurę oraz zakleić to gazą, by wilgoć uchodziła, a mrówki po prostu nie mogły się wydostać. Przypominam również o subskrybowaniu mojego kanału, ponieważ na 100 subskrypcji będziecie mogli wygrać to oto gniazdo betonowe. W tym filmiku to wszystko. Jeżeli Ci się spodobał, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i widzimy się w następnych materiałach. Na razie.